Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilathis. Zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Tutaj jeszcze mamy problem, okej, możemy sobie kontynuować naszą rozgrywkę w naszym Rose Citizen. I to, od czego zaczniemy, to są kody. Nie kody do sejfu, nie kody do innych rzeczy, tylko kody do gry. Ja skończyłem na tym poziomie, na którym jestem, czyli mamy 536 dolarów, o ile mogę tak to określić. No i dostałem od was kody, żebym mógł sobie je wklepać. Teraz tylko taka zastanawiająca kwestia dla mnie, gdzie ja w ogóle mogę je wklepać. To jest dla mnie najciekawsza rzecz. Saving to nie jest rzecz, która by mnie interesowała. Blueprints, cooking, horror, to ok. Może zaraz gdzieś znajdę, spokojnie. Mam 0 lat, 18 lat, niech będzie. Trochę się odmłodziłem. Nie przeszkadza mi to. Pisać też nie potrafię. No number special, ok. Teraz tak, nie mamy nic tu, tu nie mamy nic. W telefonie, czy możemy coś? Nie możemy. App shop, messages. Nie. Parties. Nie. My house. Permission customize my work. My experience. Nie. Czyli to nie będzie to, co bym chciał. Teraz tak, musimy poszukać gdzieś tutaj. To mnie nie interesuje. W sklepie kody. O, właśnie. Także ja mam kody na boku. GGPD, ktoś mi podał, że jest taki kod. O, nie ma już takiego kodu. I love fire. Fire brand 1. Też nie działa. Okej, próbujemy dalej. Rainy day. Rainy day. Przepraszam. Rainy day. 3500. Już jest fajnie. I have a fish. Jeszcze raz. Halo, proszę mi kliknąć. I have a fish. 1000 dolarów. Okej, fajnie, fajnie. Dobrze, lecimy sobie dalej. Mamy coś takiego. You wish. You wish. You wish you had a fish. You wish you had a fish. 1500, nie ma problemu. Dobrze, dalej mamy good luck spell. Good luck, a nie, muszę zaznaczyć. Good luck spell. Spelling things. O Boże. Of e r e i k n t y. Okej. Odpadł. Dobrze, że nie pokazuję, że jest zły. To już jest spoko wtedy. Dobra, nie wiem, czy z dużych trzeba, czy nie, więc napiszemy sobie jobs and cars. Też nie działa. Dalej mamy jeszcze can't think of code names. I też nie działa. Dobra, to są wszystkie. Czyli działa tylko rainy day, I have a fish i you wish you had a fish. Okej, ale zawsze jest to jakaś gotówka dla nas, nie ma problemu większego z tym. Dzisiaj pójdziemy sobie do jakiejś kolejnej roboty. My car, go to, spawn, undertaker, go to. Okej. O, w takim złym miejscu troszeczkę zaparkowałem. A czemu tu w ogóle jakieś auto stoi? Nie wnikajmy, nie wnikajmy. Także spróbujemy, o nie, czy ja utknąłem? Naprawdę, dobra, światła. O, dobra, dam radę jakoś, spoko, no, jeszcze kawałeczek. Nie. Spawn, Undertaker, o, dobra jest. Spróbujemy jeszcze raz stąd wyjechać, bo no, nie wyszło nam to zbytnio. Nie wiem czemu, ale zazwyczaj kiedy wchodzę ostatnio do gry, to jest ciemno. To jest jakaś w ogóle, nie wiem, masakra. Wchodzę i jest oczywiście noc. Czemu? Dziwactwo. No ale zostało tak to zrobione, więc tak będziemy sobie z tym działać. W każdym razie, tu jest hamburger, w którym nie chcemy pracować. Tam jest jeszcze Bailey's. Nie pamiętam, które tu były prace w ogóle dostępne jeszcze. Oj, wjeżdżam na te progi wszystkie. Serio, gro, naprawdę. Teraz tak, tam ktoś ma postawiony domek. Tu jest sklep z ciuchami. Co to było Bailey's? Czy to był ten pusty? Tak, to był ten pusty. Okej, to zespawnuję jeszcze raz. Undertaker, go to. Jedziemy jeszcze raz stąd. Trudno, no czasami tak bywa, że się wyjedzie lekko za krawężnik. Nie zdarzyło wam się nigdy wjechać na krawężnik? Oj, no tam
nie wiecie, co to życie. A co to jest w ogóle za cudo? Bo to pomijałem zawsze. Raz Ryan. Ryan, kim ty jesteś, powiedz mi? Aha, nie chcesz ze mną gadać, okej. A co tu mamy? To wygląda trochę jak taki bank, nie wiem, z trawą. Karl. Cześć, Karl. Pogadamy o czymś? Nie. Dobra, czyli tu chyba nie ma nic w sumie, więc możemy stąd spadać. A to mogę otworzyć? Nie. No to idziemy do jakiejś kolejnej roboty. Nie wiem, czy tu nie są tylko trzy prace możliwe, więc może być z tym ciężko. Go to. Dobra. Więc tak, na pewno byliśmy w hamburgerowni. Właśnie, czy na stacji paliw? Nie, na stacji paliw byłem ostatnio. Nie można tam pracować. W autach też nie można pracować. W Pagetti nie można jeszcze pracować. W tym Ice nie byłem wcale. Tu nie było mnie w ogóle. Dobra, to jest klub jakiś, tak? Cześć, Craig. Jest jakaś muzyka, dobra. O, tu ktoś jest. Sandra. Dobra, niech będzie. Cześć. Wyglądasz na... jak to być? Worried. Że martwi się. Aha, ostatnie dostarczenie soku poszło źle i prawie go nie ma. Czy mogę pomóc? Wszło z Nomburgera, czy mogę odebrać? Okej, okay, felt you have already a quest. Aha. To anuluję. Spoko, to nie jest problem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, mam. Look for the shipment of juice at Nomburger. Cokolwiek. I nie mam muzyki. Dobra, Nomburger. O Jezu, ja jeszcze pada śnieg. Co to w ogóle za dziwactwo? Okej. Okay. Nomburger. Nomburger to było to, co robiliśmy w tych burgerach. Strasznie się zasięg, niestety widzenia zmniejszył. 12 i tutaj jest Nomburger. Proszę bardzo, Nomburger. Zaparkować kulturalnie przed. Dobra, dziękuję. Teraz do kogo będę... Handsome Oven, okej. Okay. Ready, ready. Ready. Juice, okej. Okay. Cancel. F. Okej. Okay. Darmowe 200 dolków. Nie ma co narzekać. On na tym siedzi w ogóle. Da się na tym siedzieć? Jak? Nie wiem. Nie wnikam. Go to. Dobra, spadamy sobie stąd. Mam nadzieję, że nie wysadzę tutaj zbytnio stacji paliw. W sumie śmiesznie było, jak można było wysadzić stację paliw. Troszeczkę. O, tu jest tego kolesia, co potem możemy zarobić. O, cześć, przejadę cię przez przypadek. Zupełnie przez przypadek. No nie da się przejechać kogoś. Za porażka. No można kogoś zablokować tak, żeby nie mógł jeździć. To jest w ogóle... nie wiem, dziwne. Cześć. Dzień dobry. Sandra, mam dla ciebie do oddania questa. Mam twój sok. Dzięki za zadanie. Znam 200 dolków, mamy 6700. Dobra, teraz tak. Pojedziemy dalej. Czy można tu jeszcze jakieś roboty dostać? Publiczna biblioteka. Okej, okay. Czy w bibliotece? Czy mogę być nudziarzem i pracować w bibliotece na przykład? To jest moje pytanie. Chyba nie. Nie widzę żadnego miejsca do pracy. A tu są jakieś drzwi, to może? Aha, przejście lewo, prawo. Aha, tu jest pusto. To dobrze, to fajnie. A na krześle mogę sobie chociaż usiąść pograć? Nie mogę sobie pograć. To spadamy sobie dalej. Undertaker. Dalej lecimy. Możemy jeszcze pójść do muzeum i galerii. Dobra. I tutaj, szczerze mówiąc, nie wiem, co mógłbym robić. Jako osoba pracująca. Może sprzątać. To są moje najlepsze kwalifikacje, jeśli chodzi o cokolwiek. Także... tutaj mogę cokolwiek zrobić, czy nie? Czy to jest puste? Nie, to jest puste. Dobra, to nie mam w ogóle co tu siedzieć. Mogę całe szczęście się teleportować do swojego auta, więc troszeczkę skracamy czas wszystkiego. Kilka kodów zadziałało, udało nam się zrobić pierwszego questa. Jakiegokolwiek w ogóle. Może zrobimy tego z autem i kupimy jakieś lepsze auto, no bo to jest trochę taki syfek. Jakby nie powiedzieć. Dobra, wizytacje, tu jest klinika. Dobra, może w klinice możemy sprzedawać tabletki jakieś na przykład. Nie wiem, cokolwiek. Nie mam zbyt dobrego wykształcenia, jeśli chodzi o sprzedawanie tabletek, ale chyba nie może być źle. O, są jakieś tablety, okej. Okay. Dużo jest takich, powiedzmy, podobnych. Mogę tu wejść? Nie. Dobrze, to teraz tak. O, otworzyłem te drzwi. Okej. Okay. Dobra.
Może w tym odcinku nie będziemy pracować, tylko zrobimy sobie jeszcze jednego questa w sumie. Uuu, to by było fajne. To by było fajne całkiem. No dobra, to poczekamy sobie chwilkę. Landry, okej, pralnia. Jest rzeczywiście. Tutaj nie ma nic. O, tu jest coś. O, mogę pracować jako pielęgniarka. Okej, spoko. A na kafeterii na przykład mogę pracować, czy nie? Chyba nie za bardzo. Zresztą tu też są jakieś takie, powiedzmy, pojemniki do zbierania. Ciekawe, wejdę sobie na piętro jeszcze i zobaczę, co tu jest. Dobrze, czy coś tu jeszcze ciekawego będzie? Tu nie, tu nie, tu nie, do tych drzwi. O, mogę w ogóle tu wchodzić. Tu nikt nie leży. Ale całkiem fajnie zrobione, całkiem ładnie. No ale nigdzie nikogo nie będzie. No, tak dosyć standardowo, no. Co zrobić? A tu mogę wyskoczyć na przykład przez okno czy coś? Nie za bardzo, ale wiem, że mogę pracować w szpitalu już, to okej, to już jest to fajne nawet. A gdzie tu było wejście? O, tu od przodu, okej. Szpital. No cóż, w takim razie idziemy zrobić drugiego questa, ponieważ to chciałbym jeszcze ogarnąć. Podjedziemy sobie pod... tak jakby respa... A nie, jeszcze tu miałem wejść do Fitness World. O, jeszcze tu miałem zobaczyć, czy tu mogę zrobić jakąś robotę. Pstryk, pstryk, pstryk. Halo? Czy mogę pracować jako instruktor fitness? Czy na przykład mogę pracować jako jakiś pakier? Nie, chyba nie. Nie, gra mi nie pozwala na takie aż opcje, powiedzmy, więc jedźmy sobie stąd. Przynajmniej wiem, że mogę jeszcze tutaj w szpitalu pracować. Skąd ja przyjechałem? Tu lewo, lewo, tak jest. Tam nie ma już nic w sumie. Ktoś mówił mi, żeby kuchenkę kupić, bo wtedy dostanę recepty, będę mógł sobie tam jakieś lepsze jedzenia robić i tak dalej. Szczerze, nie zależy mi na tym. Wszystko mam zero i nie ginę od tego, więc nie ma problemu. W supermarkcie robiłem już. Także podjeżdżamy po naszego kłeściora. Proszę bardzo. Hard Times Henry, okej. Okej. Teraz daj mi trochę tutaj rzeczy. Czy mogę zdobyć auto? Czy widzisz to za mną? Okej, jak najbardziej. Super, wspaniale. I dobra, i dostaniemy 500 dolków, czyli cena auta troszeczkę nam się... halo, nie tu chciałem wsiąść. Troszeczkę nam się cena... halo. Właśnie, a mogę go sprzedać w ogóle? To jest moje pytanie. Za ile mogę go sprzedać? Undertakera. Za 0. A drugiego? Za 280, czyli ja miałem podstawowe auto. Okej, dobrze wiedzieć. Dobra, w takim razie zarobiłem sobie troszeczkę jeszcze. Okej, chciałbym. Teraz tak, frame. To jest najdroższe. Aha, Undertaker i Valiant to jest to samo. Czyli tak, najbardziej w sumie stać mnie na tego. Albo na Renegade'a. Intrepid. Renegade. Nigdy nie miałem okazji taką ciężarówką pojeździć, więc spróbujmy taką ciężarówką. Hood. No, tu nie będę nic zmieniał, bo to nie stać mnie. Chciałbym, o Jezus, 5000. Jezu. Dobra, co mamy z podstawowych kolorów? Jakiś fajny? Chyba sobie taki jasny wezmę. Secondary. Jest tu w ogóle widać gdzieś jakiś taki, nie wiem, kolor? Design. Rim. Black and white. O, mógłbym sobie za białe dopłacić. A jest gdzieś cena? Wszystkiego? Nie jestem pewien. Białe kółka. Spoilery. Nie mam. Kolor spoileru. Nie mam, więc... Titled. O, to też by było fajne nawet, ale nie ma co. Skirt score. Okej, continue. Ile nas to kosztuje? 5800. Buja! Buja! Jedziemy z nim. Proszę bardzo. Nasze autko. Białe, skromne, piękne. O, i to już jeździ. Naprawdę. Naprawdę. Gościu ma takie... Ile on spędził czasu w tej grze? Naprawdę nie chcę wnikać. Dobra, słuchaj, Henry, mam dla ciebie taką kwestię ciekawą, ponieważ zrobiłem dla ciebie to zadanie, zdobyłem auto. Jestem 500 dolków, chociaż nie jesteśmy już tak bardzo w plecy. Ten ma jakiś plecak w ogóle, też nie wiem skąd, chyba go sobie kupił. Także udało nam się kilka rzeczy zrobić. W kolejnym chyba odcinku, tak mi się wydaje skromnie.
jeśli chodzi o, Boże, A My Car i... A to jest teraz jako podstawowy Undertaker. Dobra, rozumiem. A mogę mu zmienić nazwę te światła. Czemu nie mogę nimi jeździć? Go to. No już mogę jeździć, nie wiem. Nie rozumiem. Ale ten przynajmniej jeździ już sensownie, tak? Mamy nowe auto, mamy nową brykę. Mamy, o Boże, tam widzę już jakąś willę. Mamy brykę, mamy porobione dwa questy, mamy wpisane kody, więc jest, powiedzmy, lepiej niż mogło być. Chętnie bym sobie zobaczył kogoś takiego domek, kto ma taki zwykły różowawy domek, proszę bardzo. Miran nadalam. Halo? Widzę, że jesteś w domu. Sniki, widzę cię. Widzę, że masz lodówkę, kuchenkę, nawet masz dwa krzesła, mogę się wprosić chyba, nie? Telewizor masz, wpuść mnie i konsolę. Wypięła się plecami do mnie. Tam ma umywalkę nawet. A czy mogę tutaj na przykład kotleta sobie upiec u ciebie? Halo? What? Czemu to widzę siatkę? Aha, ale to jest od tego. Ktoś mówił, że kiedy jest jakiś problem, to żeby klikać escape i potem klikać... O! Czy jakoś można wyłączyć to menu? Nie wiem, jak mam to zrobić. Szczerze, może jestem za głupi na to, nie wiem. Nie wnikam. W każdym razie to sobie zakończymy ten odcinek. Udało nam się zrealizować jakiś tam cel, który chciałem zrealizować, czyli przybrnąć trochę do przodu, do tak jak się dało. Zwiedziliśmy sobie troszeczkę miasta. Do tamtego nawet nie wchodzę, także no. Także mam nadzieję, że odcinek... O, udało się, dobra. Dziękuję za poradę w takim razie, jakoś tam fartem się udało. Także mamy autko, mamy trochę pieniędzy, jeszcze nam zostało. W kolejnym odcinku będziemy zarabiać w trzeciej pracy, czyli będziemy obsługiwać klientów w tym Nomburgerze czy coś takiego. No i będziemy również robić jeszcze jedną rzecz, czyli troszeczkę bardziej dekorować sobie nasze mieszkanko czy nasz domek. Póki co to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. No i cześć!